Z bogaczem jest taka bieda, że nie rozpoznaje darów Bożych. Nie rozpoznaje dwóch przede wszystkim darów Bożych, które, tak myślę, Pan Bóg wam dzisiaj też w szczególny sposób daje. Skoro deklarujecie chęć w odpowiednim czasie przyjęcia święceń, to Pan Bóg wam daje te dwa dary, które bogacz przeoczył. Zupełnie ich nie widział. Jakie dary przeoczył bogacz? Pierwszym darem, jaki przeoczył, była osoba. Osoba. Bóg mu podarował człowieka o imieniu Łazarz. Tego człowieka przynoszono mu pod drzwi dzień w dzień. Nigdy go nie zauważył. Nigdy nie poprosił go do stołu. Nigdy nie kazał mu wynieść nawet kawałka chleba ze swojego stołu. Nigdy się z nim nie spotkał. Dlaczego? No, mówiąc na skróty, dlatego, że był inaczej ubrany. Myślał sobie, nie ma z kim rozmawiać. Co to za partner do rozmowy? Głodny, goły, owrzodziały. Nie ma nawet jak odgonić się od psów, które przychodzą i liżą jego rany. Co to za partner do rozmowy? Więc to jest pierwszy dar. I jest drugi. I zlekceważenie tego drugiego daru właściwie odsłania dramat bogacza. To jest ten końcowy fragment przypowieści. Ojcze, poślij go do domu mojego ojca, mam bowiem 5 braci, niechże ich ostrzeże. A Abraham mówi, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś z umarłych do nich poszedł, to się nawrócą. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. To jest drugi dar. Mojżesz i prorocy. Drugi dar to jest słowo Boga. Bogacz nie miał bladego pojęcia o tym darze. Bladego pojęcia. Tak, jakby ktoś z umarłych powstał, to by go słuchał. A że na półce miał pismo, nie miało dla niego żadnego znaczenia. Nie? I Abraham, tak naprawdę Jezus, mówi mu bardzo prosto, nie? Jak ta księga dla ciebie nic nie znaczy, to może ktoś z grobu wyjdzie przed tobą stanąć i to nic nie zmieni w twoim życiu.